wieczór, kochani. Witam was w mojej jurcie baśnie ludów ziemi. Pragnę się podzielić, że ja tak bardzo chciałam, żeby był jak najlepszy dźwięk i jakość obrazu, ale zawsze ląduję na tym samym, na telefonie, który ma taką jakość. I obiecuję sobie, że następnym razem jakoś podołam z kablami, z wszystkim, z dobrym mikrofonem, ale jakoś nie mogę tego ogarnąć, więc mam nadzieję, że słychać mnie dobrze. Jeśli możecie dać mi jakiś znak, czy słychać moje słowa, to będzie bardzo fajnie. Czy w ogóle mnie słychać? Słychać bardzo dobrze, słychać. No to od wczoraj ta baśń jest wszędzie i dlatego dzisiaj jesteśmy tutaj, żeby ją opowiedzieć. Bo na Syberii na przykład mówią, że jak baśń prosi, żeby być opowiedziana i baśniarz jej nie opowie, to marny jest jego los. Ja też czuję dla samej siebie i dla tego miejsca, gdzie jestem, dla nas wszystkich. Ona w swojej prostocie zawiera co ona zawiera? Nawet nie chcę powiedzieć esencji, ani kierunek, ani wskazówkę, ani kody. Ona zawiera takie sedno sprawy. Więc ta baśń również słowo po słowie, zdanie po zdaniu, jakkolwiek krótka jest ta baśń, ona jest pełna właśnie tego sedna sprawy. Każde zdanie tam. Więc zapraszam nas słuchać i tak się tak sączyć te zdania i przyjmować i tak pozwolić, żeby te zdania, które w tej baśni padają, aby one tak się mogły ulokować dobrze w nas. To jest opowieść o tworzeniu świata. Jedna z najkrótszych. Jest to opowieść z jednego z plemion Ameryki Północnej. Ale ci dwaj bohaterowie, którzy w tej baśni tworzą świat, oni są znani wszystkim plemionom Ameryki Północnej. Są totalnymi chochlikami. I są opiekunami tego, aby nie zrobiło się za poważnie czy zbyt na serio. I zobaczmy, jak to jest tworzyć świat razem z nimi. Jest tutaj z nami czarny wilk o imieniu Duszka i paru bardzo bliskich mi przyjaciół. I wy, witajcie.
To działo się dawno, dawno, dawno temu. Mówią, jeszcze przed czasem, kiedy nie było nic. Kiedy wszystko było jak pusta przestrzeń, w której wszystko mogłoby się pojawić. Wszystko było jak mgła. Za tej mgły można by zaprosić cokolwiek. I to właśnie w tej pustej przestrzeni mgły przechadzała się srebrna lisica. Sama. Dookoła nie było niczego, nikogo. I ta lisica pomyślała sobie, dobrze byłoby spotkać kogoś. I zaczęła iść przez tą mgłę, mówiąc, pragnę spotkać kogoś. Pragnę spotkać kogoś. I wcale nie o dziwo, raptem tam, gdzie szkła, naprzeciwko niej, pojawił się kojot. A ona zapytała go, kojocie, co tutaj robisz, wędrując sam przez tą mgłę? A on odpowiedział jej tym samym pytaniem, co ty robisz, wędrując tutaj sama przez tą mgłę? A ona powiedziała, kojocie, wędrujmy razem, razem jest lepiej. Wędrujmy razem. I tak srebrna lisica i kojot zaczęli wędrować razem. Wtedy srebrna lisica wpadła na pomysł. Kojocie, stwórzmy świat. A kojot zapytał, ale jak stworzyć świat? Srebrna lisico. Ona powiedziała bardzo prosto. Wyśpiewajmy i wytańczmy go po prostu. I tak srebrna lisica i kojot zaczęli tańczyć i śpiewać. I podczas kiedy tak tańczyli, srebrna lisica zaczęła widzieć najróżniejsze rzeczy. Tańcząc i śpiewając pojawiały się. Jedną z tych rzeczy, które zobaczyła, był kawałek ziemi. I zatrzymała się na tym wizerunku i wśpiewała, wtańczyła w niego i natychmiast ten kawałek ziemi pojawił się w jej łapce. I wtedy ona rzuciła ten kawałek ziemi. On spadł w nicość. I wtedy powiedziała do kojota, a teraz, braciszku kojocie, tańczmy jeszcze bardziej, śpiewajmy jeszcze bardziej. I śpiewali. Way, hey, yo, way, yeah. Kojocie, spójrz w dół i zobacz, czy coś widzisz. On spojrzał w dół, powiedział, srebrna lisico, to wciąż jest bardzo małe. No dobrze, to tańczmy i śpiewajmy dalej. I zaczęli śpiewać i tańczyć, po prostu. Way, hey, yo, way, hey, way, hey, yo, way, hey. Way, 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 way
Kojocie, spójrz teraz! On spojrzał. Srebrna lisico, to już jest bardzo duże. W takim razie skoczmy w dół. I skoczyli w dół. I tak opadli na ziemię. Była wielka. Z ich pieśni, z ich tańca. I wtedy lisica i kojot zaczęli tańczyć i śpiewać dalej, tworząc wszystkie istoty, jakie w tej chwili żyją na tej ziemi. Wszystko, co jest na tej ziemi, wytańczyli, wyśpiewali. Mówią, że gdzieś tam kojot i srebrna lisica cały czas tańczą. Największe chochliki dla ludów plemiennych stworzyły ten świat, bawiąc się i nie biorąc niczego na serio. Ja mieszkam z chochlikiem, który nie pozwala mi, żeby stało się zbyt na serio. Hey, hey, yo. Mieszka u nas więcej chochlików. Więc ta baśń wzlatuje dzisiaj dla nas w tą noc, bo jesteśmy w bardzo pięknym momencie i ten moment jest dobry na to wszystko, co ta baśń niesie. Pozdrawiamy Was z baśni ludów ziemi Jurty. Zapraszamy w niedzielę na baśń o Białej Matce, która w zależności od tego, jak opanuje technologię do tej pory, wydarzy się na kanale, który ogłoszę. Również chciałam powiedzieć Wam, że 29 w środę odbędzie się otwarte spotkanie dla tych, którzy pragną opowiadać baśnie. Uważajcie. Którzy pragną opowiadać baśnie lub pragną zagłębić się w to, jak powstaje baśń. Czuję, aby otworzyć taką przestrzeń. To jest taka pierwsza warsztatowa, łącznościowa przestrzeń, jak ją nazywam. A potem z tego ustalimy, zobaczymy, co jest potrzebne. Czuję, aby dzielić się doświadczeniem, jakie przez te lata się pojawiło. Czuję, że ten czas woła o to, więc zapraszam Was tam również. Na mojej stronie pojawią się niebawem szczegóły. www.baśnieludówziemi.com. Pa! Życzymy dobrej nocy! I życzę Wam dużo śpiewu i dużo tańca. Prawdziwie ta baśń pojawia się właśnie po to. Czuję, że ona ma dla nas wiadomość. I tego życzę również ludziom, nam, którzy tutaj mieszkamy. A Wy dołączcie tam, gdzie Wy mieszkacie. Bo... wszędzie jest pięknie! Bo zaraz świadomie możemy... pamiętać, po co tu przybyliśmy i coraz świadomiej i coraz piękniej doświadczać tego i rozkoszować się tym.
Więc dobrej nocy, kochani. Do zobaczenia w niedzielę. Dobrej nocy! Dobrej nocy! Aaaa! 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 Aaaa!